Oby tylko tym razem nie przedobrzyć z tą pianą. Dobra. Później się dopsiuka tutaj na zero ze ścianą, żeby było i będzie gitara. Three, two, one, go. Notni. Koniec na dziś. Posprzątałem przed domem te deski. Uprzątnąłem, żeby rurę przeciągnęli w bok. Tu trochę ścian naciągniętych. Jest gitara. Tak zostaje. Kurczę, okna nam nie zostawię otwartego, żeby się wietrzyło. Ale jeden z was mi właśnie napisał, że ja też na to nie wpadłem wcześniej, jak paliłem i mówiłem, że mi ta wilgoć rośnie, kurczę, na termometrze, żeby okna na wentylacji zostawić, żeby tutaj troszeczkę pracowało jakieś powietrze. Tylko, że widzę, że tu no jakaś ta wentylacja jest, na uchyle jest większa. No tak mógłbym zostawić, ale to wiecie, strach zostawiać tak, kurczę, chałupę otwartą. Dobra, zostawię to okno na rozchyle i nie wiem, czy właśnie nie powywiercać dziur, powycinać tych dziur, bo tu zostawiłem folię niewyciętą, ale wentylacji w ogóle tu nie mam teraz. Ciekawe, ile much siedzi. Oj, nieprzykręcony kołnierz mam. Kurde. Jak ja go teraz przykręcę, to nie wiem. Jakoś go przykręcę. Nie wiem, czy tu będzie... A, przecież mam zasłonięte na górze, żeby mi muchy nie właziły. Także wyciąłem wentylację, ale nic z tej wentylacji. Musiałbym na górze odsłonić. Jak na górze odsłonię, to muchy włażą. Cholera jasna. Dobra, wycinam to. Pójdę może na górę, to otworzę, żeby się wentylowało. Przynajmniej to jedno. Niech ta wilgoć ucieka, chociaż ma czas na odparowanie, kiedy ja będę płytki kleił. Powoli sobie odparuję. Wpuściłem trochę piany pod płyty. No lekko wybrzuszyło. Wyszło, znaczy się. Koniec, fajrant. Idę do domu, nie robię więcej. A, i tu muszę się pochwalić. Tutaj otworzyłem, niech się wietrzy, a tu jeden cokolwiek wkleiłem. No, sztos robota. Co jest, kurna? Wiosna miała być, a tu śnieg pada. Ludzie, jeszcze zima wróci. Chyba muszę kozę odpalić. Jest 0 stopni. Powiem wam, że nawet chmurki nie puścił przy odpaleniu. Chyba wtedy mi dlatego tak słabo ciągło z tej kozy, bo miałem to otwarte. Teraz mam to zamknięte i cuk jest taki, że skarpetki wciąga. No słychać, jak buzuje. Idzie jak złoto. Biorę się za te płytki dzisiaj. Może skończę przy dobrych wiatrach. Bo to u mnie różnie bywa. Zaraz może być jakiś wyjazd gdzieś. Także rozklinowywuję to, bo to już stoi 2 dni. Te 3 rzędy. Zostawiam to na dłużej, bo ten klej naprawdę nie schnie. Jest zimno i ten klej w ogóle nie schnie. Ciekawe, czy tu w ogóle coś podeschło tak dobrze. No, to jeszcze nie jest to, co powinno być, ale już jest twardy. Także rozklinuję to, żeby nie łamać tych grzybków.
I może dzisiaj w końcu się wezmę za ten pokój. Dobra. Skręcone. Już przy końcu. Koniec tej męki z tymi krzywymi płytkami. Tam to sobie wkleję, jak mi stanie. Jak mi staną te płytki, żebym mógł spokojnie wejść, dociąć sobie, bo tam mam dylatację, więc muszę to przedylatować, czyli tu będę robił cięcie, wklejam oddzielnie tam płytkę, oddzielnie płytkę wklejam tu, żeby to sobie pracowało między sobą, żeby kiedyś nie było jakiegoś pęknięcia niepotrzebnego. No, można iść na michę. Przynajmniej gruntowanie szybko idzie dzięki temu pistoletowi. Ile? 5 minut zajmie gruntowanie pokoju? Powiedzmy, że 10 nawet. Jest zagruntowane. Na tynku takim to sobie moment to wchłonie. Zanim to wchłonie, dotrę sobie, docinam piankę, dotrę sobie te płyty gipsowe, żeby narożniczki mi pasowały. I dzisiaj myślę obsadzić narożniki, tu tą frizelinkę i może polecę z gładzią na których ścianach. I jak czas pozwoli. Towaru dolać, towaru mało. Nie wiem czy mi starczy, zaraz będę dymał po grunt. Może starczy, szybko, dużo nie idzie. Dużo więcej idzie, jeżeli gruntujecie same pustaki. Bo na pustaki to tak obficie lałem, żeby dobrze się wchłonęło. Na samą łazienkę, żeby zagruntować, poszło mi 7,5 litrów gruntu. Także sowicie namoczyłem pustaki gruntem, żeby były tak, wiecie, no dobrze zagruntowane. Siateczka sobie stanęła, wszystko sobie dosycha. Teraz ściana to jest mur beton. Tu, gdzie były jeszcze kotwy, poszła siatka. Nie ma wada, żeby coś pękło. Także będzie dobrze, ale jak się ciemno zrobiło od razu w całej łazience, wszystkie ściany na ciemno zrobione, może to pomaluję jakoś na biało, żeby tak przyjemnie było. Gdzie tu do płytek teraz, kurde. Długo będzie trzeba poczekać na płytki chyba w tej łazience. Tak mi się wydaje przynajmniej. A może jakaś szybka decyzja i ogień. Zobaczymy. Minus 2 było w nocy, jakieś przymrozki przeokrutne wracają. Minus 2 było w nocy, wczoraj sobie nagrzałem do praktycznie 18 stopni i dzisiaj wchodzę, jest takie buchnięcie ciepła, że to szok. Jest 13 stopni, czyli temperaturka się utrzymuje, czyli ocieplenie powiedzmy względnie trzyma ciepło, że nie uciekło tak szybko. No mury nieocieplone i przez całą noc na minusie i tutaj utrzymało temperaturę taką no ciepłą. Normalnie przy tam 11-12 stopniach czuć, że tu jest zimno, bo to powietrze jest zimne. Tam już kiedyś o tym mówiłem, że niby te same stopnie, jak palicie, jak nie palicie, a całkiem inne powietrze jest, ale muszę przyznać, że jest ciepło. Dobra, zaraz palę dalej. Dzisiaj też sobie grzeję. Pozasłaniałem płytami, bo ściany się tak nagrzewały od kozy, że to jest szok. A włącznika to dotknąć nie mogłem. Myślałem, że mi się stopi, ale na szczęście nie rozpłynął się,
ale był już tak gorący, że go tu dotknąć nie mogłem. Tak w kozie dawałem jazzu. Także spokojnie. Tam rury, patrzyłem, to były chłodne. Rury mają duży odbiór, mają przekrój, puste są w środku, więc ciepło oddawały, ale ściany i włącznik się przeokrutnie nagrzały. Dlatego tak pozasłaniałem. Dobra. Palić i brać się za robotę. To jest zaznaczone, gdzie jest prąd, żeby się w prąd czasem nie wkopać. I będzie metr obok wkopywane. Gdzieś dotąd będzie odkopana rura wodna i będzie przesunięta o metr z półtora w bok, żeby tu się jeszcze oczyszczalnia później zmieściła.